A dzisiaj ponownie moim gościem pan doktor Leszek Sykulski. Witam panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i pierwsza rzecz, od której chciałem zacząć, no to świeża sprawa, czyli, czyli nie wiem, czy to już powiedzieć, że to może nadchodząca wojna, czy dopiero jakieś tam zalążki konfliktu i wszystko się okaże, jeśli chodzi o sytuację na linii Iran-Izrael, Iran bo Netanyahu, przynajmniej tak wynika z, do, z dotychczasowych informacji, że Netanyahu chce nadal eskalacji. Stany Zjednoczone może niekoniecznie, ale to może do tego zaraz dojdę. Na razie po prostu zapytam o ogólną opinię pana na temat obecnej sytuacji. W mojej ocenie trudno mówić o jakimkolwiek zażegnaniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Widzimy dokładnie właściwie to trudno dzisiaj jakby kwestionować w ogóle to, że Izrael dąży do eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. To widzimy od wielu wielu lat, no ale ostatnie miesiące czy patrząc nawet na ostatni rok i to w jaki sposób Izrael przygotowywał się i przygotowuje się do konfrontacji z Iranem. Nie pozostawia dzisiaj żadnych złudzeń. Ja wielokrotnie, od wielu lat już zresztą mówię o tym, że wielka wojna na Bliskim Wschodzie jest tylko kwestią czasu. Izrael przygotowuje się do niej bardzo skrupulatnie, wykorzystując także dyplomację amerykańską. Przypomnę tylko, że w trakcie prezydentury Donalda Trumpa doszło do zerwania w 2018 roku porozumienia nuklearnego z Iranem, podpisanego trzy lata mm -hmm. wcześniej w Wiedniu. Przypomnę tylko, że Izrael doprowadził no właśnie wykorzystując także amerykańską dyplomację do tak zwanych porozumień abrahamowych, czyli szykując sobie pewne można powiedzieć takie zaplecze sojusznicze albo które przynajmniej od którego przynajmniej może oczekiwać życzliwej neutralności w przypadku konfliktu z Iranem wśród państw szeroko pojętego islamu, świata islamu na Bliskim Wschodzie. No ale także to są ćwiczenia takie chociażby jak te pod kryptonimem Rydwany Ognia, które ja też Roku na swoim podcaście geopolitycznym omawiałem, które wprost symulowały uderzenie na Iran, bezpośrednie powietrzne uderzenie na Iran, wykonane przez m.in. lotnictwo, przy, także oczywiście przy wsparciu uderzenia rakietowego uderzenia dronowego, innych, to pewien element środków napadu powietrznego, który był ćwiczony z międzytankowaniem właśnie w powietrzu użyto ponad 100 samolotów. To te ćwiczenia odbywały się nad tym Morzem Śródziemnym, to potężne manewry, które jasno pokazały, pokazywały, jakie Izrael ma cele. Co do tego nie, nie, także nie, nie, nie mają żadnych wątpliwości czołowi izraelscy politycy, którzy, a także wojskowi, którzy mówią wprost o tym, że Izrael nie będzie się oglądał na ewentualną pomoc Stanów Zjednoczonych, tylko jeżeli, jeżeli to będzie dotyczyło strategicznie ważnych interesów tego właśnie państwa, użyje, użyje siły. Jeśli chodzi właśnie o tę odpowiedź irańską, no to tutaj władze Izraela twierdzą, że, że większość pocisków udało się zestrzelić, że tam się nic złego nie stało. Natomiast są jakieś takie powiedzmy, pogłoski są pogłoski o tym, że na przykład irańskie pociski miały porazić dwie bazy na południu kraju, w tym bazę lotniczą. W tym jedną z bas lotniczych ważnych, na której bazują na przykład najnowocześniejsze, najnowocześniejsze samoloty F-35? I teraz właśnie pytanie: czy jesteśmy w stanie w ogóle jakkolwiek ocenić, jak ten atak Iranu rzeczywiście wpłynął na Izrael, czy to, czy, czy to, co mówi, czy to, co mówią władze Izraela, to jest prawdą, czy to nie jest prawdą, czy jak to wygląda według pana? Nie, no, żyjemy w, w epoce wojny informacyjnej, mhm. wszechogarniającej wojny informacyjnej, media w dużej mierze są mediami masowej dezinformacji nie no tak. masowej. To może, to może jeszcze tylko to może jeszcze inaczej zapytam. Czy jak duża jest ta dezinformacja, jeśli chodzi o, o, o straty Izraela według pana? Myślę, że jest ogromna, myślę, że jest ogromna. jeśli sobie przypomnimy wywiad, którego udzielił Tuckerowi Carlsonowi i Władimir Putin, to tam jest bardzo ważny jeden pasus, nie jeden dotyczący Ukrainy. Ten dotyczący wojny informacyjnej, kiedy Putin mówi o tym, że Rosja rzadko kiedy wchodzi w bezpośrednią wojnę informacyjną ze Stanami Zjednoczonymi, w bezpośrednią, dlatego że Amerykanie mają tak ogromną kontrolę mediów globalnych i to pokazuje, zresztą myślę, że 7 października 2023 roku, czyli atak Hamasu na Izrael i później odpowiedź Izraela, która no jak widzimy czym się kończy, kończy się ludobójstwem na narodzie palestyńskim, no, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. No, spowodowała tak ogromną cenzurę w mediach, w mediach głównego nurtu, także w mediach tak tzw. nowych mediach, mediach społecznościowych, tysiące kont banowanych na YouTubie, na Facebooku, na dawnym Twitterze, na X, za to, że właśnie ośmielały się krytykować Izrael za to, co robi w strefie gazy. I to też pokazuje, ta wypowiedź Putina pokazuje, jak bardzo mocno jesteśmy zdominowani przez amerykańską wizję świata, przez amerykańską matrycę cywilizacyjną i także to nie omija Izraela. Przecież. Przecież o tym, co się dzieje na, na Ukrainie, media zachodnie od 24 lutego 2022 roku piszą non stop. Non stop, oczywiście no tak. w duchu proukraińskim, antyrosyjskim. Natomiast to, co się dzieje w Strefie Gazy, kilkadziesiąt tysięcy ofiar śmiertelnych, w tym kilkanaście tysięcy dzieci bezbronnych, bestialsko po prostu wymordowanych. No to tak. no, jakby już nie przykuwa takiej uwagi. Rosja została wykluczona z międzynarodowych rozgrywek sportowych, Izrael absolutnie nie. Kiedy ambasador Rosji był proszony o jakikolwiek wywiad w Polsce, to rozpatrywała się absolutna burza. Jak to jest możliwe, że kraj, który prowadzi wojnę jego ambasador jest, na, jest nagle proszony o wywiad, natomiast w sytuacji, kiedy dochodzi do, e, tak jak powiedziałem, e, tych zbrodni, tego ludobójstwa na narodzie palestyńskim, ambasador Jakow-Liwne e, no właściwie odbywa sobie tur przez wszystkie e, media no, tak. głównego nurtu, przez media także internetowe, przez, me, przez kanały na YouTubie i tak dalej. I tu się nikt nie dziwi, że w ogóle on jest zapraszany, nie jest, nikt w ogóle nie myśli o zerwaniu relacji dyplomatycznych, mówię nikt z decydentów nie myśli o zerwaniu relacji dyplomatycznych diplomatycznych z Izraelem, mimo tego, tej hekatomby ludności cywilnej, która się odbywa w Strefie Gazy. W przypadku Rosji wielokrotnie była mowa o zrywaniu stosunków dyplomatycznych. Zatem ja bym tutaj absolutnie nie opierał się na doniesieniach ani mediów hmm. izraelskich, ani mediów amerykańskich na temat tego, co się wydarzyło, jeśli chodzi o odwet Iranu. Faktem jest, że Iran użył ponad 300, no, nazwijmy to, obiektów latających, różnego rodzaju środków no, tak, napadu powietrznego, począwszy od dronów na rakietach hipersonicznych, skończywszy. Żadna z tych kilku rakiet hipersonicznych użyta nie została Prawdopodobnie zestrzelona. Wszystkie te środki napadu powietrznego miały techniczną możliwość dosięgnięcia Izraela, i to jest ogromny sukces Iranu, że właściwie no ponad 300 różnego rodzaju obiektów, rakiet, dronów wystrzelonych z Iranu doleciało, doleciało do Izraela czy. W, miało taką techniczną możliwość do, do sięgnięcia właśnie Izraela. Przypomnę, że ta najkrótsza odległość między Izraelem a Iranem to jest około 1500 kilometrów. Polska nie ma żadnej takiej możliwości aby razić cele na powyżej 1000 kilometrów. No tutaj myślę, że nawet nawet na znacznie mniejsze odległości byłby o, ogromny problem. I, I pamiętajmy, że potęga Iranu technologiczna, jeśli chodzi o potencjał rakietowy, jest naprawdę bardzo bardzo wysoka i Iran dysponuje od, tu są różne dane, od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy różnego rodzaju tego typu środków napadu powietrznego. W związku z tym, co Iran osiągnął? Osiągnął bardzo wiele w sensie dyplomatycznym. Pokazał, powołując się na artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, że nie pozwoli na ataki na swoje placówki dyplomatyczne, no bo to, co, to czego dokonał Izrael, atakując konsulat Iranu w Damaszku, to był akt terroru międzynarodowego, absolutnie sprzeczny z prawem międzynarodowym narodowym, nie wolno atakować placówek dyplomatycznych, to jest, to jest zresztą. Atak na obce państwo. Każda placówka dyplomatyczna ma charakter eksterytorialny, jest traktowana jako no tak. terytorium danego państwa. W związku z tym, to co, to, co zrobił Izrael, to, jest, to był akt terroru. Iran poka pokazał, że jest w stanie dosięgnąć Izrael. Co więcej, jest w stanie zlokalizować systemy A2AD, czyli systemy antydostępowe, tak zwane bańki anty, mm -hmm. antydostępowe, które chronią Izrael. Proszę no zobaczyć, że w tej, w tej obronie Izraela wzięła udział przecież nie tylko obrona tak, powietrzna no? tego państwa, ale także Jordania. Ale także siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii. Doskonale wiemy, nawet nie, nie będąc prawda, wtajemniczonymi w jakieś akta z gryfami ściśle tajne natowskimi, gdzie znajdują się te bańki antydostępowe na Bliskim Wschodzie sojuszników Izraela. Pewnie nie wszystkie, oczywiście, natomiast Iran, irański wywiad wojskowy posiadł bardzo cenne informacje na temat tego, gdzie znajdują się właśnie te, te systemy A2AB. I to jest. To jest niezwykle niezwykle cenne. Pamiętajmy, że żelazna kopuła to nie jest system w 100% skuteczny. Pamiętajmy o tym, że ona ma także swoją wytrzymałość, jeśli chodzi o napór. To nie był stosunkowo, to był oczywiście spektakularny atak Iranu bezpośrednio na terytorium Izraela. Ale tak, bo tego jeszcze nie było, nie. To ale to jest, to jest ułamek możliwości Iranu tak naprawdę. To jest ułamek możliwości. Pamiętajmy, że sam Hezbollah posiada tysiące rakiet, które są możliwe do wykorzystania przeciwko potencjalnie Oczywiście przeciwko Izraelowi, w związku z tym i takie możliwości Iranu rażenia Izraela ma także z terytorium Syrii, więc, więc pamiętajmy, że to jest tylko ułamek możliwości Iranu. Mhm. Jeszcze właśnie chciałem dopytać, jaki bo to do ambasadora Liwne jeszcze też będę chciał przejść, ale najpierw się chciałem dopytać właśnie, jaki wpływ może mieć na przyszłość właśnie to ja to tak nazwę potocznie odsłonienie się, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, Francję, jeśli chodzi o te systemy właśnie, o których Pan mówił, że Iran mógł sobie właśnie to sprawdzić przy okazji tego ostrzału. No ja myślę, że to ma ogromne znaczenie. Pamiętajmy, że Iran wielokrotnie mówił, że jeżeli Stany Zjednoczone włączą się w jakiekolwiek działania zbrojne przeciwko Iranowi, wówczas ten zaatakuje amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie. A pamiętajmy, że te, te bazy, o których wiemy, to także jest pewien wierzchołek góry lodowej. Amerykanie mają wiele tajnych baz wojskowych na świecie. Zresztą tutaj warto przypomnieć, że także w naszym regionie. 25 lutego bieżącego roku amerykański dziennik New York Times odkrył kulisy, część przynajmniej kulisów tego, co się dzieje obecnie na Ukrainie, a mianowicie Pokazał w swoim reportażu, że CIA, czyli amerykański wywiad i MI6, czyli wywiad brytyjski, konsekwentnie po 2014 roku budowali wielkie bazy wywiadowcze na terytorium Ukrainy, wymierzone przeciwko Rosji. Wymierzone. Stworzyli po prostu te, ba, te służby stworzyły z Ukrainy pewien przyczółek wywiadowczy do działań i wywiadowczych, i działań hybrydowych, byśmy powiedzieli współczesnym językiem przeciwko Federacji Rosyjskiej. Takich wielkich baz. Amerykanie i Brytyjczycy stworzyli aż 12. No to pokazuje rozmach, to pokazuje no spektakularne wprost zaangażowanie brytyjsko-amerykańskie w Europie przeciwko Rosji. I w tym kontekście absolutnie nie, nie usprawiedliwiając tego, co się dzieje na Ukrainie, w żaden sposób nie wchodząc w buty adwokata Rosji, no jednak trzeba, trzeba inaczej spojrzeć na to, co się dzieje na, na, na Ukrainie. No wystarczy per analogiam, analogicznie. Ciekawe jakby w Meksyku takie no właśnie, bazy się pojawiły rosyjskie. Pytanie, co by nie? było, gdyby to wywiad rosyjski i wywiad chiński stworzyło, stworzyły 12 wielkich baz wywiadowczych w Meksyku, czy w Kanadzie, czy rozlokowało właśnie po raz kolejny na Kubie jakieś systemy rakietowe, które są zdolne dosięgnąć Stanów Zjednoczonych. Pamiętamy rok 1962, blokadę morską Kuby, prawda, na, świat na progu trzeciej wojny światowej. Więc, więc to są oczywiście pytania w pewien sposób retoryczne. Doskonale wiemy, jak Stany okay. Zjednoczone by zareagowały, patrząc na, na to, co się dzieje dzieje Stany Zjednoczone y, mają tych baz bardzo wiele, to wynika. O czym nie wszyscy sobie zdają sprawę, także z pewnego modelu gospodarczego przyjętego przez, przez Waszyngton. Od ponad 100 lat, Stany Zjednoczone kierują się tym, co niektórzy nazywają tak zwanym prawicowym keynesizmem. No, czyli jeżeli mamy lewicowy keynesizm, który zaciąga dług publiczny na to, żeby budować infrastrukturę, drogi, mosty, wydawać to na edukację, na służbę zdrowia i tak dalej, co jest potępiane także przez, przez wielu. Przez wielu zwolenników wolnego rynku i takich wolnościowców gospodarczych, którzy uważają, że nie powinno państwo się zadłużać, no to z drugiej strony mamy ten właśnie prawicowy keynesizm, który powoduje, Stymulowanie gospodarki poprzez zamówienia dla sektora zbrojeniowego, a to wymaga wywoływania kolejnych konfliktów. No i widać, że po roku 2000, od roku 2001 niewątpliwie gospodarka amerykańska jest bardzo mocno stymulowana przez wywoływanie kolejnych konfliktów. Wojna w Afganistanie, wojna w Iraku, cała operacja związana z tak zwaną arabską wiosną, to jest taki plan brzezińskiego stworzenia nowe, nowego, większe, większego Bliskiego Wschodu, Greater Middle East, od Marrakeszu do Bangladeszu, próba destabilizacji, taki łuk destabilizacji. Pamiętamy, co się działo w latog w, w latach 2011-12. No, to, co się dzieje obecnie w Syrii, to jest przecież pokłosie tego, tego amerykańskiego planu destabilizacji w takich państwach jak Libia, jak Syria, jak Irak. Nigdy nie doszło tak naprawdę do, do, zap, do odzyskania pewnej stabilności, czy gospodarczej, czy politycznej po tych interwencjach amerykańskich. Wiemy doskonale, że te plany zaprowadzenia demokracji na, na wzór właśnie takiej, takiej moduły zachodniej liberalnej w Afganistanie się kompletnie nie powiodły. Dwudziestoletnia wojna, najdłużej trwająca w historii Stanów Zjednoczonych z pasterzami z gór, skończyła się kompromitującą porażką Stanów Zjednoczonych. Przecież ten obrazek, z 15 sierpnia 2021 roku, kiedy Amerykanie w popłochu uciekają z Kabulu, zostawiając no setki ton sprzętu wojskowego talibom, którzy przywrócili Szariat i przywrócili, prawda, te, ten cały porządek, który, z, którym, z którym Amerykanie chcieli walczyć i chcieli go zmienić, no jasno pokazują, że Amerykanie ponieśli ogromną klęskę. I tutaj Amerykanom niewątpliwie potrzebna jest nowa wojna. Wojna na Ukrainie stała się niezwykle istotnym. Pretekstem do kolejnych zbrojeń, do kolejnego stymulowania amerykańskiej gospodarki. Natomiast no, Ukraina ewidentnie przegrywa tę wojnę. W mojej ocenie y, szans na wygranie tej wojny nie ma praktycznie żadnych y, obecnie, bo na to nie, nie, nie rzuci swoich żołnierzy. Amerykanie nie wyślą swoich, e, swoich, e, swoich wojsk, swoich dywizji pancerno-zmechanizowanych do, do pomocy Ukrainie. To jest oczywiste. W związku z tym ta wojna wygasa. Amerykańskiej gospodarce potrzebna jest, ko, potrzebne są kolejne bodźce, kolejne stymulanty, bo ona jest oparta na długu. No to jest gospodarka oparta na długu. Od chwili odejścia, przecież od parytetu złota, mamy do czynienia z, z tym pieniądzem fi, fiducjarnym, z tym pieniądzem no, właściwie, który jest pompowany, niczym, niczym bańka, która prędzej czy później e, pęknie. E, kolejne konflikty zbrojne są próbą ratowania tego, aby nie doszło do takiego pęknięcia. E, zresztą obserwujemy, Zatrzymaliśmy już w latach 2008-2009, co znaczy na przykład pęknięcie bańki na rynku nieruchomości. Tak? Od tego czasu Amerykanie też wykonali ten słynny pivot na Pacyfik, ogłoszony w roku 2011 przez Hillary Clinton, czyli skoncentrowania się na Indo-Pacyfiku. I teraz musimy sobie zdawać sprawę, że Amerykanie też mają mało czasu. I w, w kontekście bezpieczeństwa Izraela ogromne, szalenie istotne jest zrozumienie tego, jak, jaką ogromną rolę og, odgrywa lobby izraelskie w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Powstała na ten temat bardzo ciekawa książka autorstwa dwóch profesorów stosunków międzynarodowych, wybitnych zresztą amerykańskich, profesora Johna Mirschheimera i profesora Stevena Wolta, o właśnie lobby izraelskim i jego wpływie na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. I tutaj śmiem postawić taką hipotezę, że Amerykanie będą także się śpieszyć z pomocą Izraelowi, ponieważ no czeka ich o wiele większe wyzwanie strategiczne, jakim jest powstrzymywanie w optyce a oczywiście Waszyngtonu rosnącej, rosnących Chin, rosnącej gospodarki chińskiej, rosnących znaczenia geopolitycznego Chin. I doskonale wiemy, że potencjalny wielki konflikt na Bliskim Wschodzie skutecznie odciągnie strategiczną obecność amerykańską z Europy Wschodniej. Ponieważ dwa no, inne teatr, no, tak. potencjalne teatry działań wojennych, czyli to blisko wschodnie. To byłby chodni. praktycznie trzeci front, nie? Tak, tak. Amerykanów od 2008-2009 roku jest absolutnie nie stać na to, aby jednocześnie toczyć wielką wojnę na dwóch teatrach działań wojennych. To, to jest absolutnie wykluczone, dlatego Amerykanie muszą wybierać, muszą mieć priorytety. W związku z tym, a pamiętajmy, że oprócz tego, co wspomniałem, czyli Europa Wschodnia, Bliski Wschód, Indo-Pacyfik, jeszcze jest Ocean Arktyczny, o czym się bardzo mało mówi, jako Arktyce, jako, jako pewnej, pewnej arenie wyścigu zbrojeń. A są także inne domeny, poza oczywiście domenami takimi klasycznymi, lądową, morską i powietrzną, jest domena kosmiczna i, domina, i domena cyber, tak? domena y, związana z cyberbezpieczeństwem, z, ze sferą informacyjną, szeroko rozumianą. W związku z tym, tak naprawdę, Amerykanie. I Izrael mają stosunkowo mało czasu. Ta potencjalna zmiana lokatora w Białym Domu wcale nie musi przynieść odprężenia. Wręcz odwrotnie, jeżeli Donald Trump zostałby prezydentem, to śmiem twierdzić, że linia amerykańska wobec Iranu będzie jeszcze bardziej usztywniona. No właśnie, miałem też o to pytać, jak pan, jak pan w, perspektywie, w perspektywie najbliższych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych widzi tę sytuację na Bliskim Wschodzie. No bo problem polega na tym, że wielu ludzi, którzy, no właśnie w Polsce, w Polsce jest takie zachwycenie Trumpem, no oczywiście nie ma co, jeśli chodzi o Bidena, to w ogóle nie ma co mówić, człowiek nie ma pojęcia, na jakim świecie się znajduje, natomiast wielu się wydaje, że Trump jest jakimś lekarstwem, a Trump deklaruje, Trump deklaruje, już teraz nie zacytuję dosłownie, że on zamierza zmieść z powierzchni ziemi, że tak powiem, przeciwników z Bliskiego Wschodu, więc to wcale też nie jest wiadomość optymistyczna, patrząc, patrząc z tej perspektywy na to. No ale oczywiście, no musimy sobie zdawać sprawę co oznacza za zaostrzenie kursu amerykańskiego na Bliskim Wschodzie. No to oznacza, że będziemy mieli do czynienia z wielką wojną. To oznacza, że dojdzie do jakiejś formy blokady cieśniny Ormuz, do jakiegoś formy paraliżu żeglugi przez Morze Czerwone, jakiejś formy paraliżu żeglugi przez Kanał Sueski. To jest oczywiste, oczywiste, że taki konflikt uderzy w gospodarkę chińską i to jest wydaje się jeden z celów Trumpa, byłby jednym z celów Trumpa, bo, ponieważ no, ogromna część węglowodorów sprowadzanych do, do Chin, które są potrzebne do wzrostu gospodarczego, do normalnego rozwoju tego państwa, jego gospodarki, jest sprowadzanych właśnie z regionu Zatoki Perskiej. Paraliż, tak jak powiedziałem, Cieśnieny Ormus, morza, Żegulki przez Morze Czerwone, Kanału Sueskiego w naturalny sposób zaburzy te dostawy, te łańcuchy dostaw. Dwa, wydłuży wydłuży jakby dostawy do Europy, to spowoduje gigantyczny kryzys międzynarodowy. Gigantyczny kryzys międzynarodowy. Gdyby doszło do wielkiego konfliktu na Bliskim Wschodzie, to nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości, że cena paliwa w Polsce będzie dwucyfrowa. Będzie dwucyfrowa. Pytanie tylko, czy z jedynką na przodzie, czy z dwójką. W związku z tym te wielkie niedobory w sytuacji, kiedy Polska jest także pozbawiona taniego gazu i taniej ropy naftowej z Rosji, spowodują blackouty. Też spowodują czasowe wyłączenia energii elektrycznej. Musimy sobie zdawać sprawę, że Amerykanie, rolując swoją, używając tego amerykańskiego określenia, zrolują swoją obecność militarną z Europy, w jakiś sposób ograniczą swoją wysuniętą obecność w Europie albo ograniczą się tylko do baz logistycznych, które bardzo mocno rozwijają zresztą także w Polsce, no, oddadzą swego rodzaju wolną rękę Rosji. W, tutaj. Tym bardziej, że wiemy z takich różnego rodzaju przecieków, iż delegacje amerykańskie biorą udział w negocjacjach z Rosjanami co do przyszłych granic Ukrainy. Nie będą to granice sprzed 24 lutego 2022 roku, ani tym bardziej. Sprzed lutego 2014. Pytanie, gdzie wojska rosyjskie się zatrzymają, czy dojdzie do odcięcia Ukrainy od morza? No bo od morza Azowskiego Ukraina już jest odcięta. Pytanie, czy zostanie odcięta od Morza Czarnego? Wielu analityków zwracało uwagę. Ja także zwracam uwagę na to, że Władimir Putin może chcieć pójść śladami Katarzyny II. Czyli chcio, chcąc zaczepić się przynajmniej w historycznej krainie Jedysan ze stolicą w Odessie, no, czyli odciąć po prostu Ukrainę od Morza Czarnego. Skutki tego dla Polski byłyby, gdyby, gdyby rzeczywiście Polska nie zmieniła swojej polityki zagranicznej na politykę wielowektorową, na politykę normalizacji relacji z Rosją, no to w tym momencie jest jasne, że Ukraina jako państwo quasi upadłe, jako państwo zrujnowane gospodarczo, jako państwo zradykalizowane będzie szukało winnych w mojej ocenie spora część establishmentu ukraińskiego będzie chciała obwinić naród polski pa, państwo polskie, decydentów Łapię w Warszawie. Właśnie. Wszyscy o wszystko obwiniają, nie? Winą, winą o, o, o klęskę. Rosnący szowinizm, skrajny nacjonalizm, szowinizm ukraiński odwołujący się do wiadomych, do wiadomych zbrodniarzy, ludobójcy jak Bandera czy Szuchewicz, no będzie śmiertelnym zagrożeniem dla państwa polskiego, biorąc pod uwagę także liczbę diaspory ukraińskiej w Polsce. Jeżeli Polska nie znormalizuje relacji z Rosją, a będzie szła na Kurs kolizyjny z Federacją Rosyjską, no to trudno się spodziewać, żeby Rosja nie wykorzystała rosnącego w siłę szowinizmu ukraińskiego przeciwko Polsce. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że to jest jeden z możliwych scenariuszy. Nie mówię, że tak będzie, że to jest pewne, przesądzone. Mówię, że jest to jeden ze scenariuszy. Trzeba, nikt przy zdrowych zmysłach dzisiaj nie może odrzucić scenariusza, że jeżeli Amerykanie zaangażują się w wielką wojnę na Bliskim Wschodzie po, po stronie Izraela, przeciwko Iranowi, to, to będą się tak samo intensywnie zajmować bezpieczeństwem w takich państw jak Polska. No przecież to jest absurd. To jest absurd. To jest z punktu widzenia geostrategii kompletna aberracja. W związku z tym ja nie widzę dzisiaj żadnej alternatywy, wie pan. Ja także dzisiaj widzę, że jest, po, po są różne siły polityczne, które mówią o polexicie na przykład, natomiast sam jestem oczywiście y, zwolennikiem i y, uważam, że czas rozważyć polexit, Natomiast y, nigdy w życiu bym nie powiedział, że należy dokonywać polegzitu tu i teraz, w tym momencie, y, idąc właściwie na kompletny, y, na kompletny spontan, jak mówi młodzież. Mm -hmm. bo trzeba mieć wychodząc z Unii Europejskiej trzeba mieć realną alternatywę. No jeżeli mamy, jeżeli większość sił politycznych, które opowiadają się dzisiaj za polexitem w Polsce, większość zdecydowana większość sił politycznych z nie, niewielkimi wyjątkami y, 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 mówi o poleksicie, a jednocześnie jest wrogo nastawiona wobec Rosji. No to pytanie no to też jest sobie, absurd. To też jest absurd. Handlować, tak? No bo jeżeli polska gospodarka jest tak silnie uzależniona od wymiany handlowej z Niemcami, to jest rzędu 28-29%, jeśli chodzi o import eksport. To, to rok rocznie się ciut zmienia, ale to jest mniej więcej na poziomie około 30%. W związku z tym wiadomo, że Niemcy realizują swój program Mytel o Europy innymi środkami. Mając tak radykalne siły, które dochodzą do władzy powoli, powoli, ale konsekwentnie dochodzą do władzy jak AfD, Alternative für Deutschland, no to musimy sobie zdawać sprawę, że Polska musi mieć, alternatywę, musi mieć alternatywę. I w mojej ocenie, czy w ocenie partii, którą mam przyjemność i zaszczyt kierować Bezpiecznej Polski, która jest obecnie w koalicji Głos Silnej Polski, jako Komitet Wyborczy Wyborców do Europarlamentu, my uważamy, że najpierw Polska powinna znormalizować relacje z Rosją. Z Białorusią, złożyć akces do grupy BRICS, tej poszerzonej obecnie składającej się z dziewięciu państw, wprowadzić politykę wielowektorową, włączyć się w nowy jedwabny szlak chiński, rozwinąć stosunki gospodarcze na tyle mocno z innymi państwami świata, z innymi regionami, z krajami globalnego południa, Także reindustrializować państwo polskie, aby mieć real, też pod taką specjalną poduszkę gospodarczą, która pozwoli nam na zachowanie naszej, naszej suwerenności. No jeżeli przekształcimy Polskę w hub gospodarczy, w potężny, powiedziałbym, taki, taką krzyżówkę gospodarczą świata, czy przynajmniej Eurazji, bo położenie tranzytowe Polski do, do tego sprzyja. Jeżeli tutaj wielkie potęgi będą robić interesy, nikt nie będzie miał, prawda, tutaj żadnego celu, aby nas atakować. Ale to wymaga no, całkowitej zmiany podejścia geopolitycznego, zmiany kultury strategicznej i częściowej wymiany elit, przynajmniej częściowej wymiany elit. Chciałem jeszcze dopytać o tę gospodarkę amerykańską, bo to tak naprawdę też ma globalnie bardzo duże znaczenie. I tutaj, w kontekście amerykańskiej gospodarki, no to. Yy, Wiadome jest, że waluty rezerwowe zwykle upadają średnio raz na 100 lat. I właśnie w tym kontekście chciałem zapytać, czy dolar amerykański jako waluta rezerwowa chyli się ku upadkowi? Na rzecz może, nie wiem, może na przykład juana. Albo jakiejś innej waluty, no tutaj akurat Yuan mi przychodzi do głowy, biorąc pod uwagę właśnie sytuację gospodarczą na świecie i to, jak Chiny w bardzo szybkim tempie się rozwijają i jak no wiadomo, że one jeszcze Stanów nie dogoniły, ale są na bardzo dobrej drodze do tego. No, wie pan, ja myślę, że jak pokazuje historia, taki kryzys niespłaconego długu, kryzys niespłaconego długu zawsze prowadził do wojny. To jest generalnie ten problem, o no którym tak. powiedziałem, że żyjemy w świecie właśnie, który jest bardzo mocno oparty na niespłaconym niespłaconym długu i to także patrząc na dolara, na sytuację obecnie dolara widzimy swoisty, ja bym to nazwał eksport inflacji do tych krajów, które używają waluty imperialnej, no bo dolar niewątpliwie jest dzisiaj walutą imperialną, jest elementem budowy imperium amerykańskiego, Pax Americana i, i co do tego nikt nie ma wątpliwości od czasu Bretton Woods, tak, układów Bretton Woods, układu, który oczywiście upadł, który się załamał z oczywistych względów, natomiast Natomiast faktem jest, że dzisiaj Amerykanie również yy, poprzez cyfrową kreację dolara, to co robi Fed, nie trzeba dodrukowywać tak. pieniądza. Dzisiaj mamy cyfrową And kreację dolara, is. cyfrową kreację złotówki. Doskonale widzieliśmy to w latach 2020-2022. Tak. Ta inflacja, z którą my dzisiaj się stykamy wszyscy w sklepach, w punktach usługowych. Na stacjach benzynowych to nie jest żadna putinflacja, tylko to jest skutek y, no to cyfrowej jest. Kreacji, kreacji złotówki, aby zwalczać skutki bezmyślnych szkodliwych i zbrodniczych lockdownów, które były wprowadzane przez rząd PiSu w latach 2020-2022. No nazywajmy rzeczy po imieniu. Przecież zamykanie ludzi w aresztach domowych, nazywanych dla zmylenia przeciwnika kwarantannami i to jeszcze zamykanie ich 23 lutego 2022 roku, po czym 24 lutego rząd PiSu otworzył wrota dla kilku milionów Ukraińców, którzy nie mieli ani maseczek, ani paszportów covidowych, ani nie Przechodzili kwarantan i tak dalej, i tak dalej. No to, jest, to jest absurd. To jest to lekarz, lekarz, lekarz z Rosji, który nie ukończył studiów medycznych, pozby, poz, pozbył się problemu, nie? Można o, powiedzieć. O, tak, ja, możemy ja, tutaj ja oczywiście ja, ironizować. Ja, ja oczywiście żartuję, no ale tak nie tak, jest. Tak, to, 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 no. dzisiaj, dzisiaj już jakby do tego mamy wszyscy dystans znatur, i pojawia znatur, się ta ironia, tak powiem, ja. ale rzeczywiście patrząc na. Ponad 200 tysięcy. się zgadzam. Tak, ponad 200 tysięcy ponad, tak zwanych ponadnormatywnych zgonów. No to widzimy, Ta. czym się skończyło zamykanie służby zdrowia. A już nie mówię o samobójstwach, czy nie mówię o y, załamaniach psychicznych tysie, tysięcy polskich przedsiębiorców, bo ile firm zbankrutowało. I to nie mówię tylko o branży gastronomicznej, o branży hotelarskiej. Tak? To ma, mamy do czynienia z. Tysiącami ludzkich tragedii, których, no tak, tak. których właśnie no, autorem jest, jest rząd rząd PiSu. W związku z tym wie pan, ta wojenna inflacja, o której mówię, to jest tak naprawdę ucieczka od oddawania pożyczonej siły nabywczej. To obserwujemy i pan mnie pyta, czy to jest to jest. Jakby, znaczy, wie pan, to jest generalnie podstawowa wada pieniądza fiducjarnego. No to, jasne, to, jest, że tak, bo to bo pieniądz fiducjarny no, powoduje właśnie te, te problemy, o których, o, o których mówię. Inna sprawa to jest także niewydolność amerykańskiego systemu ochrony zdrowia, Amerykań, czy, czy, czy tego, co się w ogóle dzieje w Stanach Zjednoczonych w polityce wewnętrznej. I niewątpliwie mamy do czynienia z trendem, który ja bym już mógł nazwać dedolaryzacją świata. To, no nie jest do tego trend, mhm. to nie jest trend na tyle zaawansowany, abyśmy mogli powiedzieć, że yy, czeka nas krach dolara w ciągu roku, na przykład, ale niewątpliwie ogromne. Ogromne zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych i sojuszników wywołał, wywołał zeszłoroczny szczyt grupy BRICS w Johannesburgu, gdzie wprost mówiono o wprowadzeniu właśnie alternatywnej waluty. No to, co zrobiła Rosja po nałożeniu kolejnych nastu, nastu prawda, pakietów sankcji, czyli przeszła na rozliczanie w walutach narodowych, czy na, z Chinami rozlicza się w Yuanie itd., tak w związku z tym mówi się także o pewnym, pewnych możliwościach CBDC, czyli tym cyfrowym pieniądzu banku centralnego. Wiemy, jak bardzo zaawansowane eksperymenty w, w tym zakresie robi, robią Chiny. Tutaj wydaje się, że jest to bardzo prawdopodobne, patrząc na to, co się stało z Libią Muamara Kaddafiego. Libią, która chciała odejść od rozliczeń w dolarze za zaropę za którą handlowała. i Wiemy, co się stało właśnie z Kaddafim. To, to jest w mojej ocenie Prawie, jedna z głównych przyczyn upadku rządów Muamara Kaddafiego. Libia była jednym z najbardziej cywilizacyjnie zaawansowanych, rozwiniętych krajów, krajów afrykańskich. Natomiast to, co się dzisiaj stało, Libia pogrążona w wojnie domowej i, i tak dalej, i tak dalej. Została I... zastosowana demokracja na wynos. W sta... No właśnie, tym, no właśnie. Tak możemy, tak możemy to w cudzysłowie określić, ale... Jednym z niewątpliwie najistotniejszych przyczyn była chęć odejścia Kaddafiego od rozliczeń w dolarze. No tak, tak, I rad, tak. Tylko i ja rad, to dlatego dzisiaj... tak nazywam ironicznie. Znowu demokracja na wynos, jak ktoś się nie słucha, nie? No. Tak. Zatem dzisiaj proszę zobaczyć, że banki centralne sprzedają obligacje Stanów Zjednoczonych. To jest, to jest bardzo charakterystyczne, że dzisiaj banki centralne sprzedają obligacje USA ze swoich rezerw i już od dobrych kilkunastu lat, to jest taki trend... Powiedziałbym, stale z tendencją rosnącą kupują w wielkich ilościach złoto. Nawet Polska zresztą no tak. kupiła tutaj NBP zlecił kolejne zakupy, zakupy złota, i to akurat słusznie, to akurat słusznie. Doskonale wiemy, że kupując złoto gra się przeciwko dolarowi. To, to jakby nie jest żadnym, żadnym oczywiście jakimś, jak, jak, jakąś tajemnicą. Boże tutaj I, też z tym złotem jeszcze jedną rzecz dodam, jest taki problem, że y, duża część tego złota jest przechowywana poza Polską. To, tylko no warto, to jest, warto to jest największy to problem. To no jest okay. największy problem. Tak, tak jak tak gdyby decydenci, jakby decydenci doskonale pamiętali rok 1939 i już szykowali szykowali się do, do jakichś form tam zabezpieczenia, zabezpieczenia poza granicami. To oczywiście ironizuje, ironizuje, ale. ale... Tu jest z tym rzeczywiście, rzeczywiście problem. Wiemy o, o tym polskim złocie przechowywanym w Londynie i tak dalej. No, w mojej ocenie jest to bardzo mocno, bardzo mocno ryzykowne. Natomiast, natomiast faktem jest, że ten trend dedolaryzacji świata jest konsekwentny i Stany Zjednoczone mają coraz mniej instrumentów do tego, aby, to, aby ten system ratować. Widać, że próbują to robić środkami militarnymi i niewątpliwie próba zniszczenia Iranu, bo. Tak trzeba też nazywać to, jest próbą ratowania przynajmniej części tego systemu rozliczeń, rozliczeń w dolarze i tego systemu hegemonii amerykańskiej. Jak jeszcze jesteśmy. Jeszcze chciałem zapytać teraz też świeży wątek, czyli tak zwana europejska inicjatywa tarczy powietrznej, jakaś awantura się wokół tego wywołała. Nie do końca wiem, czy w ogóle słuszna, czy to nie jest jakiś tak naprawdę temat trochę zastępczy, bo ja jakoś. Jakoś nie widzę, yy, nie widzę sensu w kolejnym uzależnianiu się od, od Niemiec, tak powiem, w uzależnianiu się od Niemiec w kolejnej sprawie, jaka tylko jest możliwa. My jesteśmy już uzależnieni praktycznie od Unii Europejskiej i od Niemiec praktycznie we wszystkim, więc teraz jeszcze wymyślono tarczę, na podstawie której też mamy się, jak rozumiem, uzależnić od Niemiec. Nie wiem, jakie Pan ma zdanie na ten temat. No Tak, no wiemy, że, że, że Donald Tusk po tym spotkaniu z panią premier w, 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 w Danii. Frederiksen no, powiedział o tym, powiedział o tym, że, że Polska ma zamier zamierza się włączyć do, w ten właśnie wspólny europejski program obrony powietrznej. To słowo tarcza powietrzna, tarcza antyrakietowa jest skądinąd bardzo dobrze znana. Pamiętamy o, tej, o tych ambitnych planach amerykańskiej tarczy antyrakietowej, rozbudowy bazie, bazy w Radzikowie. o tym jest cisza, ale wiemy doskonale, że ta baza amerykańska jest pod Słupskiem. Skądinąd doskonale wiemy, że ona nie miała służyć bezpieczeństwu państwa polskiego, tylko była wymierzona przeciwko Iranowi. A tak, y, czy mia, miała być wymierzona przeciwko Iranowi w sensie takim powiedziałbym y, powszechnym, ty, ty, upowszechnianych informacji, ale tak naprawdę... Wiemy, że trajektoria, potencjalna trajektoria lotu rakiet irańskich byłaby inna. W związku z tym no, ta tarcza była skierowana przeciwko Rosji, tak naprawdę, patrząc na to drugie dno tego wszystkiego. Natomiast ja absolutnie nie wierzę w żadne europejskie tarcze powietrzne. Znamy doskonale cele strategiczne Niemiec, cele strategiczne Francji. Wiemy, jaka była polityka Niemiec przez ostatnich kilkanaście lat. Wiemy, jak Niemcy zachowywały się także po 24 lutego 2022 roku. Widzimy wzrost. Wzrost znaczenia politycznego ugrupowań ewidentnie rewizjonistycznych, roszczeniowych w Niemczech. Dla mnie osobiście AFD to są neonaziści. To, to ja nie mam żadnych w ogóle złudzeń co do tego, jakie są cele geopolityczne, dalekosiężne, strategiczne tej formacji politycznej. Uważam, że za niezwykle zresztą niebezpieczne kontakty polskich polityków z AFD, ponieważ patrząc na, na to, jakie, jakie, jakie jest zaplecze eksperckie tych ludzi, ja czytałem. I, I słuchałem także wielu wypowiedzi takich powiedziałbym, geopolitycznych czy około geopolitycznych, ci ludzie mówią językiem Karla Haushofera. Dla Niemców wybitnego geopolityka, dla nas no, człowieka, który nie widział miejsca dla państwa polskiego na mapie na mapie świata, człowieka, który widział, widział wielki blok kontynentalny niemiecko-rosyjski. Niemiecko w związku z tym to są ludzie, którzy, którzy ewidentnie mają roszczenia, mają tutaj mówimy o rewizjonizmie niemieckim w sensie układów Poczdamskich. W związku z tym to jest szalenie niebezpieczna sprawa. Oddawanie bezpieczeństwa nad polską oddawanie kontroli nad polską przestrzenią powietrzną jakimś strukturom ponadnarodowym byłoby szaleństwem. Byłoby absolutnym szaleństwem, no ale ja się nie dziwię, że władza w Warszawie decyduje się na takie kroki. Doskonale wiemy, że w obecnym rządzie jest bardzo wielu zwolenników Europy Federalnej, czyli przekształcenia. Europy Ojczyzn, Unii Europejskiej, składającej się z suwerennych państw, przynajmniej formalnie suwerennych, po prostu w państwo, w jednolite państwo z, z jednym rządem, z jedną polityką zagraniczną, jedną polityką obronną, polityką bezpieczeństwa, ale także jednolitym systemem fiskalnym, bo to jest szalenie istotne. My podatki europejskie. Pomijamy. tak. No i Unijne. ten, kto kontroluje podatki, ten ma władzę. Ten, kto ściąga podatki, ten ma realną władzę. To też trzeba zrozumieć ten, no, ten system. Tak. Z jednolitą polityką edukacyjną, czyli narzucaniem, narzucaniem na przykład agendy LGBT w szkołach, genderyzacją młodzieży, to co widzimy. Więc, więc to jest. Ja uważam, że zgoda na Europę federalną jest, no to jest zgoda na, na rezygnację z, z niepodległości państwa polskiego. I na to absolutnie zgody być nie może. Uważam, że jeżeli. Będzie taka, taki, takie zagrożenie coraz bardziej realne. Należy natychmiast, natychmiast przeprowadzić procedurę wyjścia z Unii Europejskiej. Taka procedura jest, można ją zastosować. Trzeba to oczywiście odpowiednio przygotować. Nie można tak sobie po prostu wychodzić i, i, i skazywać się na, na wielki kryzys gospodarczy, czy na tąpnięcie gospodarcze i na, na bankructwo państwa polskiego. Należy to przygotować, ale absolutnie zgody na państwo federalne nie powinno być, bo to jest koniec właściwie państwa polskiego. I powolny rozkład narodu polskiego. To będzie powolny rozkład suwerenności kulturowej państwa polskiego. Jak już właśnie mówimy o rozkładzie, o rozkładzie państwa polskiego, tak naprawdę, już tu w, tak naprawdę w wielu dziedzinach. To nie wiem, czy nie przeszło bez echa, ale mam wrażenie, że przeszło bez większego echa przynajmniej, no bo ten natłok spraw jest bardzo duży. Natomiast ja tutaj zacytuję jedno zdanie z minister Muchy. Dzieci ukraińskie będą uczyły się w Polsce historii według komponentu ukraińskiego. I tutaj przy tej okazji, no to, jest, no to, to, już, jest, to już jest dla mnie coś co stwarza ogromne zagrożenie, bo ja już nawet, nawet nie wspominając już o tym, bo to jeszcze chcę wspomnieć o tym, o, o tym, że my i tak tworzymy równoległe społeczeństwa. U nas to akurat na zachodzie one się tworzą z, z murzynami i z białymi w, w Europie, no w Europie Zachodniej, natomiast w Polsce one się tworzą z Polakami i z Ukraińcami, bo to trzeba sobie wziąć pod uwagę na przykład ukraińskie napisy w urzędach, nie? Między innymi takich przykładów jest pełno, a teraz jeszcze będziemy mieli równoległe społeczeństwa, ale wśród młodzieży i wśród dzieci, no to to jest jest katastrofa na przyszłe lata, jeśli to rzeczywiście wejdzie w życie. Oczywiście, że tak, ale proszę zobaczyć, że w większości społeczeństwa, czy w większości głównego nurtu, dziennikarzy głównego nurtu, ekspertów głównego nurtu, absolutnie nie przeszkadzały takie poglądy głoszone w przestrzeni publicznej, jak pracowników firmy doktora Jacka Bartosiaka, Strategy and Future, jak pana Marka Budzisza, który wprost jeszcze w roku w 2022 przecież proponował powstanie Ukropolu, powstanie Federacji no tak, Polsko-Ukraińskiej, polsko tak, wspólnego państwa polsko-ukraińskiego. No przecież to jest szaleństwo. To jest szaleństwo. To jest tak skrajne, skrajnie sprzeczne z polskim interesem narodowym, a mimo to tego typu poglądy brylują na salonach. Tego typu poglądy brylują na salonach. Wiemy doskonale z teorii cywilizacji profesora Feliksa Konecznego, że nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Jeżeli w jednym państwie Występują dwie różne cywilizacje, to zacznie wygrywać ta niższa. Dojdzie do zderzenia cywilizacji. Samuel Huntington zresztą bardzo wiele zaczerpnął z, 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 z koniecznego I, i widzimy doskonale, co się dzieje w społeczeństwach zachodnich. No, spójrzmy na to, co się dzieje na obrzeżach Paryża, to, co się dzieje w Sztokholmie. No strefy, w których boi się wejść policja szwedzka. Takiej sytuacji jeszcze tak nie tak było tak. nigdy w krajach skandynawskich. Cała polityka multikulti, cała ta polityka, ta ideologia multikulturalizmu jest to, jest, to jest jedno wielkie Szaleństwo. Zresztą podobnie jak to, co próbują robić zieloni kmerzy w Unii Europejskiej. To no też trzeba nazywać rzeczy po imieniu, bo to jest szaleństwo. Miasta 15-minutowe, cały Zielony Ład, strefy czystego transportu, promowanie, promowanie prawda, mobilności elektrycznej. Wiemy doskonale, że to ma tyle wspólnego z ekologią, co krzesło z krzesłem elektrycznym. W związku z tym no, mamy do czynienia niestety z, 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 z totalnie szaleńczą ideologią, która opanowała. Opanowała społeczeństwa zachodnie z tym marksizmem kulturowym, który swobodnie się rozwijał w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że szkoła frankfurcka, co prawda powstała w Niemczech, ale, ale no główny rozwój to jednak Stany Zjednoczone, i to Stany Zjednoczone dzisiaj są tym głównym dystrybutorem globalnym tego, tego szaleństwa. I Patrząc na to, co się dzieje, jeśli chodzi o plany w Polsce, redukcji programów nauczania historii czy języka polskiego z fundamentalnych dzieł, z fundamentalnych wydarzeń istotnych dla kształtowania naszej tożsamości narodowej, a jednocześnie planowanie, aby młodzież ukraińska czy dzieci ukraińskie także kształciły się według ukraińskich programów nauczania, gdzie tacy ludzie jak Bandera Szuchewicz, tak, Ukraińska tak. Powstańcza Armia, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów są przedstawiani jako bohaterowie, a nie jako ludobójcy, jakimi no byli. Tak. No to mamy do czynienia z hodowaniem sobie potężnego problemu. I daleko nie trzeba szukać. Historia Mówi Rzeczpospolitej, jasno pokazuje, czym się kończy skrajny ukraiński nacjonalizm. Kończy się po prostu terroryzmem. No tak, ja właśnie, no to, to mówię, dla mnie to jest po prostu samobójstwo. Dla mnie to jest po prostu samobójstwo. Czasem się zastanawiam, czy ci ludzie. Nie mają tej świadomości, czy oni mają tę świadomość i robią to z premedytacją. Ja tutaj mówię o antypolskich władzach, tylko że jakby to pytam w takim kontekście, że przecież oni, bo oni może im się wydaje, że oni się zamkną w jakichś różnych strzeżonych osiedlach i tym podobnych rzeczach, i ich to nie będzie dotyczyło, ale to zjawisko z zachodu pokazuje, że w takich sytuacjach również strzeżone osiedla nie muszą wcale tak dobrze działać, bo kiedyś z tego domu trzeba będzie wyjść. No jasne, że to tak. się zacznie tak. I nie ma tutaj nie ma przeciwko temu, temu obrony, musimy sobie zdawać sprawę, że to, co dzisiaj jest procedowane w rządzie, a konkretnie w wymiarze sprawiedliwości przez ministra Bodnara, czyli próba wprowadzenia jakiejś ustawy, czy też rozszerzenia kodeksu karnego o tak zwaną mowę nienawiści, rozszerzenia tego pojęcia, które jest w ogóle absurdalne. O, w kontekście ochrony tak zwanej społeczności LGBT. No praktycznie zakończy jakąkolwiek wolność słowa. Będzie każdego można napiętnować, każdego skazać. Kto kwestionuje na przykład istnienie, kto kwestionuje istnienie więcej niż dwóch płci. No to, że w, na uniwersytetach zaczęto kwestionować pojęcie prawdy, i to jeszcze w, w okresie P, to się zaczęło jeszcze na jakieś tam korzenie w okresie PRL-u, ale, ale tu lata 90. to był prawdziwy wykwit tego, tych, tych pomysłów właśnie przeszczepiania amerykańskiego czy zachodnioeuropejskiego także postmodernizmu na polskie uczelnie, zakwestionowanie prawdy historycznej, kwestionowanie w ogóle pojęcia prawdy obiektywnej, kategorii prawdy obiektywnej, następnie uderzenie w rodzinę, w lansowanie różnego rodzaju jakiś tam modeli rodzin patchworkowych i wreszcie przesuwanie okna Overtona, czyli ta idea prawda, zmiękczania takiej powiedziałbym percepcji społecznej na idee dotychczas nieakceptowalne, czyli na przykład na, na kwestie tak zwanych związków partnerskich, tak? No, skończyło się tym, że dzisiaj czołowe uniwersytety, jak na przykład Uniwersytet Jagielloński dopuszcza w ankietach dla studentów zaznaczanie innej płci niż męska czy żeńska. No to mamy do czynienia z szaleństwem, z szaleństwem, absolutnym szaleństwem I proszę zobaczyć, że autocenzurują się profesorowie medycyny, autocenzurują się profesorowie Profesorowie nauk biologicznych, wielkie autorytety się autocenzurują, bo doskonale wiedzą, że jeżeli publicznie zakwestionują, że istnieje, jeżeli publicznie powiedzą, że istnieją tylko dwie płcie, no to skończy się jakąś formą ostracyzmu towarzyskiego, jakąś formą represji, szykan tego typu rzeczy. Więc, więc widzimy, co się dzieje chociażby w Niemczech. To W Niemczech to okno Overtona jest o wiele bardziej przesunięte. Tak. gdzie już nie jest tylko i wyłącznie tolerancja wobec tego typu e, tego typu poglądów, ale to jest wręcz e, więc no, no, wręcz norma i kiedy kibice różnych klubów tam powiedzmy Bundesligi e, wywieszali transparent, istnieją tylko dwie płcie męska i żeńska to za to niemiecki związek piłki nożnej karał, e, ukarał finansowo te kluby no to, to, jest, to jest absurd dla nas to się wydaje jeszcze szaleństwem no ale proces gotowania żaby na tym polega, że to okno Overtona się bardzo systematycznie bardzo powoli przesuwa. I proszę zobaczyć, że w tym roku, 1 maja, będziemy obchodzić 20-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. No, wspólnota Europejska, do której Polska przystępowała 1 maja 2020, 2004 roku, jest czymś zupełnie innym niż dzisiejsza Unia Europejska, gdzie pakt migracyjny. Przyjęty, no właśnie, tak. został w Polsce medialnie pięknie przykryty sprawą aborcji. aborcji. Jak trzeba Polaków podzielić, jak trzeba Polaków odciągnąć od rzeczy istotnych, to się rzuca temat najczęściej aborcji. I to odciąga uwagę Polaków. A pakt migracyjny to jest próba zmiany struktury etnicznej państwa polskiego. Pakt migracyjny i dyrektywa budynkowa praktycznie w jednym momencie to przeszło razem. nie? A tak. jeszcze, chciałem, jeszcze chciałem dopytać na, o tego Bartosiaka, właśnie. Bo jeśli chodzi o Bartosiaka, nie wiem, czy pan. Próbował się kontaktować na przykład jakoś z Bartosiakiem, żeby, żeby, że tak powiem, wyjaśnić albo skonfrontować te jego różne tezy z, z początku wojny. No tam już może nie będę cytował dosłownie, tylko z pamięci tezy typu, że Ukraina tutaj zaraz zmiecie Rosję, że Ukraina wygra wojnę. Ja parafrazuję oczywiście, bo to na różne sposoby było mówione, natomiast no mówiąc lekko, większość tych tez się nie sprawdziła, a Bartosiak nadal bryluje jako bohater wielki i teraz już zmienił front, bo teraz już mówi co innego. Tak, wie pan, czy ja próbowałem? Nie, ja, ja jestem zawsze otwarty do rozmowy. To znaczy, wie pan, no, pan się do mnie zgłosił. No, za... Tak, tak. Zaproponował wywiad, to jest nasza, nasza druga rozmowa. Ja zasadniczo nigdy nie, od, nie odmawiam wywiadów. No, oczywiście możemy przesunąć termin, i tak dalej i tak dalej, jakby są obowiązki rodzinne, zawodowe i tak dalej. Natomiast ja nikomu ja nikomu tam wywiadów nie, nie, nie odmawiam, nie, nie odmawiam udziału w debatach istotnych na, na tematy istotne, ważne dla Polski. Natomiast Jacek Bartosiak publicznie, publicznie zresztą powiedział, że nie będzie ze mną już rozmawiał. Powiedział to w programie u Krzysztofa Stanowskiego, powiedział to jeszcze w kanale sportowym. Jak dobrze pamiętam, wtedy z Piotrem Zychowiczem gościł i powiedział, że z Sykulskim rozmawiał nie będzie, bo dla niego to jest, jak to określił, game over, użył tego, tego określenia, bo Sykulski no, miał inne zdanie po prostu niż mainstream, miał inne zdanie niż ta matryca narzucana przez rząd i ośmielił się zrobić wywiad z ambasadorem Federacji, Federacji Rosyjskiej. No, to jakby jest oczywiście mądrość etapu. Taka była mądrość etapu. Jeszcze jest końcówka tej mądrości etapu, gdzie, gdzie, gdzie kazano wszystkim wierzyć w to bezgranicznie, że Ukraina zwycięży ten złom Rosji i trzeba kupować czołgi, jak mówi Sławomir Mencen, żeby się bronić przed tym Putinem, który może podpalić Polskę. Myślę, że wielu ludzi też przejrzało na oczy, czym jest dzisiejsza Konfederacja. Też nazywajmy rzeczy po imieniu. Ja należę też do grupy tych ludzi rozczarowanych Konfederacją. Uważam, że Polacy nie Potrafią konsumować sukcesu. I Konfederacja Wolność i Niepodległość jest takim. Dobrym przykładem tego, że Polacy nie potrafią konsumować sukcesu. My się karmimy w swojej historii, w swojej w cudzysłowie kulturze strategicznej porażkami, tymi, tymi klęskami. To Polaków upaja, to Polaków uwzniośla. Natomiast klęski powodują właśnie nieumiejętność poradzenia sobie z tym, nieumiejętność konsumowania. Proszę zobaczyć, co się stało po roku 2019 z Konfederacją. Ona nie potrafiła tego wykorzystać, skonsolidować środowisk antysystemowych, środowisk takich prawdziwie niepodległych. Natomiast zwyciężyła linia, wektor przemysława Wiplera, wektor pójścia do centrum, odejścia od tych ideałów, na których budowana była konfederacja. Dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę ikonami konfederacji jest pan Wipler, pan Mencen, pan Bosak. Pan Bosak z ukraińską flagą w klapie. Pan Mencen, który mówi o konieczności przywrócenia zasadniczej służby wojskowej, aby walczyć, aby się przygotowywać do wojny z Rosją. Ostatnio palną kolejną głupotę mówiącą o tym, że Polska do Brony powinna kupować czołgi, żeby się bronić przed tym złym Putinem. No, no absurd, absurd goni, goni absurd i żadne, żadne słowa, żadne narracje o tym, że tam jest. Grzegorz Braun niczego nie zmienią. Tak naprawdę wiemy, że kiedy przychodzi co do czego Grzegorz Braun jest przysłowiowo chowany, chowany do, szaf, do szafy, a o głównych wektorach i tak decydują panowie Mencen, Wipler i Bosak i każdy i tak głos na konfederacji premiuje. Przecież nie konfederację korony polskiej, a, a nową nadzieję, tak zwany, tak zwany ruch narodowy przez i i, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której dzisiaj w parlamencie nie nie ma realnej opozycji przeciwko temu, co się, te, temu, co się dzieje. Mamy oczywiście poza, poza Parlamentem tego typu koalicje, które się tworzą, które wypełniają lukę, którą zostawiła konfederacja, odchodząc do centrum, jak koalicja głos silnej Polski, która wystartuje teraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale rzeczywiście czas czas najwyższy, aby, aby stworzyć jak najszerszy front ludzi, którzy realnie mówią o Polekcji, o alternatywie w, w sytuacji polekcji. Którzy chcą obrony polskiej złotówki, którzy chcą o, o, obrony gotówki, bo to jest bardzo istotna sprawa, którzy mówią wprost, że należy penalizować banderyzm, którzy mówią wprost, że nie ma zgody na likwidację Europy Ojczyzn, którzy mówią wprost nie dla multikulti, yy, i, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym mamy dzisiaj ogromną potrzebę tego, aby zaczął wybrzmiewać głos silnej Polski, a nie Polski, która, która się boi, która ucieka, która się no, ucieka do jakiegoś konformizmu, koniunkturalizmu, która się boi y, twardo nazwać po prostu rzeczy po imieniu. No, myślę, że udało się dzisiaj poruszyć wszystkie najważniejsze wątki bieżące. Widzowie pewnie będą zadowoleni. Ja dziękuję za rozmowę i do zobaczenia ponownie. Dziękuję panu i dziękuję państwu. Szanowni państwo, zapraszam państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest między innymi moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak międzymorze czy trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni, to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.